Cześć, tu Jarek Jarząbowski. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso, czyli podcastu, w którym solo lub z gośćmi mówię o HR-ze w sposób prosty i konkretny. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel, którą chyba każdy z nas kojarzy z ich produktów, ptasiego mleczka czy torcika wedlowskiego. Dzisiaj jednak wchodzimy za kulisy. Mój gość mówi m.in. o tym, jak to jest zarządzać firmą z takimi tradycjami? Jaka jest rola HR w nowoczesnej firmie? I jaka jest rola zarządu w procesach tradycyjnie związanych z HR? Jakie wyzwania przed nami stoją? Jak poszerzać swoje horyzonty? Dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na język, którym mówimy? Wątków, które poruszamy, jest sporo. Ale też dlatego jestem przekonany, że będzie to dla Ciebie prawdziwa kopalnia inspiracji. Zanim jednak zaczniesz słuchać naszej rozmowy, zasubskrybuj HR Espresso na Spotify. A jeżeli korzystasz z Apple Podcasts, to oceń tam HR Espresso i napisz komentarz. To dla nas bardzo wiele znaczy i bardzo Ci za to dziękuję. Teraz już zapraszam do mojej rozmowy z Maciejem Hermanem. Cześć Macieju, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do HR Espresso. Dzień dobry, nazywam się Maciej Herman, również bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, Jarek. Jesteś osobą, która jest trochę nietypowym gościem dla mnie, ponieważ jesteś nie przedstawicielem HR-u, a przedstawicielem biznesu, a dokładnie dyrektorem zarządzającym. Ale powiedz może coś więcej o sobie, czym się aktualnie zajmujesz i skąd się w tym miejscu wziąłeś? To tak może takie lekkie, pozwolę sobie na lekkie sprostowanie, bo dla mnie HR jest jak najbardziej częścią biznesu również. Także przedstawiciel HR-u też jest przedstawicielem biznesu. Ale to tak. Super, bardzo się cieszę za to sprostowanie. To rozwiniemy ten temat później. Jak najbardziej. Skąd ja się wziąłem? No, w Wedlu jestem dokładnie 13 lat, właśnie mam rocznicę tydzień temu dołączenia do firmy. Skąd się wziąłem? No, z kilku innych firm. Tak, od początku można powiedzieć, że jeśli chodzi o biznes w pewnym sensie, no to początkiem są moje studia. Politechnika Gdańska, zarządzanie, marketing. Po studiach trafiłem do firmy Procter & Gamble. Zaczynałem od takich podstawowych stanowisk, czyli od przedstawiciela handlowego w moim przypadku, bo zacząłem w dziale sprzedaży. Tam spędziłem kilka lat, awansowałem na stanowisko kierownicze. Później przez firmę polską, przez firmę międzynarodową, to było Frito-Lay, część PepsiCo. Później kompania piwowarska, czyli wtedy w tamtym czasie SAB Miller. No i po kompanii piwowarskiej bezpośrednio do Wedla na stanowisko najpierw kierownika krajowego do spraw sprzedaży tradycyjnej tak zwanej, czyli kanału tradycyjnego. Później dyrektor sprzedaży i marketingu, no i dyrektor zarządzający od 2018 roku, czyli już prawie 4 lata. Duży kawałek historii, ale też tak naprawdę teraz te ostatnie lata Twojej pracy w Wedlu to jest praca z firmą, która ma jeszcze więcej historii, bo przecież już 170 lat historii za Wami i tak naprawdę trochę też się tą historią dzielicie. I to dzielicie w sposób nietuzinkowy i bardzo innowacyjny, więc może od tego zacznijmy, zanim dojdziemy do HR-u. Może nie wszyscy słuchacze znają, oglądali, słyszeli, wiedzą. Powiedz proszę, czym jest receptura? Czym jest receptura, jeśli chodzi o treść filmu, to nie mogę powiedzieć, bo to byłby spoiler. Natomiast jeśli pytasz o tytuł filmu, to no to właśnie jest to film, a dokładnie rzecz biorąc serial, miniserial sześcioodcinkowy. Mhm. Tak jak wspomniałeś, dosyć niestandardowe działanie marketingowe, tak przynajmniej na polskie warunki. Prawdę mówiąc, chyba nie ma podobnego konceptu, który do tej pory został zrealizowany w Polsce. Były próby tak zwanego content marketingu na różne sposoby, ale jak to jeden z marketingowców takich znanych w Polsce fajnie to określił w dyskusji ze mną, polskie firmy, polskie marketingi nie za bardzo umieją w content marketing się bawić. No więc ja, rzucając mu trochę wyzwanie, mówię, no to zobaczymy, pogadamy za kilka tygodni. No i tak, i to jest niestandardowe działanie marketingowe, czyli zamiast
standardowego, czyli powiedzmy 30-sekundowej reklamy w telewizji, banerów reklamowych w internecie czy na billboardach, postanowiliśmy zrobić coś nietypowego, nie pierwszy raz, bo szukamy zawsze niestandardowych rozwiązań. No i z naszym partnerem, z którym nam się bardzo dobrze współpracuje od wielu lat, czyli z TVN-em, wpadliśmy na pomysł stworzenia serialu z wątkami sensacyjnymi, z wątkami romantycznymi, który jest osadzony zarówno w czasie teraźniejszym, w tej chwili, w tej znanej nam dobrze rzeczywistości, ale również w okresie międzywojennym, bardzo ciekawym, czyli ta linia narracyjna się toczy w dwóch okresach, z bardzo znanymi, fajnymi aktorami, czyli z Zosią Wichłacz, z Agnieszką Więdłochą między innymi, z Cezarym Żakiem, z Joanną Brodzik i tak dalej, i tak dalej. Którzy to współtworzyli i stworzyli ten serial tutaj razem z nami. No i nie da się ukryć, ten wedel gdzieś tam się przewija. Nie będę mówił o szczegółach, właśnie tak jak mówię, żeby nie spoilerować. Mhm. Aczkolwiek nie jest to żadna nachalna reklama, żadna nachalna propaganda i tak dalej, i tak dalej. Jest to raczej pewnego rodzaju tło do całej fabuły. Natomiast oczywiście istotne tło, które jest takim dodatkowym autorem, aktorem, które tworzy tą rzeczywistość, opiera się cała fabuła w jakiś sposób na historii też Wedla, która jest wyjątkowa. Zresztą cały serial powstał z okazji tego, że mamy 170. rocznicę istnienia akurat w roku 2021. Mm-hmm. Niewiele jest firm w Polsce, które może się pochwalić tak długą historią, tak fantastyczną historią, tak bardzo ciekawą historią. No i chcieliśmy, oprócz oczywiście samych wątków rozrywkowych, również troszkę wpleść takich wątków, można powiedzieć, edukacyjnych, no bo historia Wedla w dużym stopniu jest historią polskiego biznesu i to w takim bardzo ciekawym okresie, no bo 170 lat temu nie istniała Polska. Warszawa była pod zaborem rosyjskim, Polska była pod trzema zaborami i te biznesy wtedy no, zupełnie inaczej się tworzyły, zupełnie inaczej to wyglądały. Później mieliśmy pierwszą wojnę światową, później mieliśmy drugą wojnę światową, mieliśmy okres międzywojenny bardzo ciekawy. Można wspomnieć Króla, serial bardzo popularny niedawno na podstawie książki Twardocha, który też pokazał okres międzywojenny, bardzo, bardzo ciekawy w polskiej historii. No więc my też eksplorujemy ten okres, który w historii Wedla był też bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i tak jak mówię, no jednocześnie są wątki współczesne, żeby to też było bardziej łatwiejsze do zidentyfikowania, jeśli chodzi o codzienne nasze życie. Mógłbym długo o tym opowiadać. Myślę, że w ogóle ten koncept cały, bo tak jak mówisz, to jest koncept niecodzienny, jest dla mnie przynajmniej, dla osoby z zewnątrz, świetnym pokazaniem tego, czym Wedel dzisiaj jest. Dla mnie, również z perspektywy, powiedzmy, patrząc jako potencjalny pracownik, czyli połączenie tradycji z nowoczesnością, czerpanie z tego, co było najlepsze kiedyś i wykorzystanie tego, co może być najlepsze dzisiaj. Czerpanie z tych konceptów historii Wedla, które już wtedy były innowacyjne, innowacyjny marketing poprzez wykorzystanie samolotu, który dostarczał produkty do marketingu, teraz wykorzystanie serialu do promowania marki Wedel, ale myślę, że to jest też doskonałe pokazanie tego, jak można łączyć różne koncepty i myślę, że też fajnie pokazuje to i sposób, w jakim ty opowiadasz o tym, jak podchodzisz do biznesu, do HR-u, do zarządzania i ja na samym początku z pełną premedytacją powiedziałem o tym dualizmie biznesowo-HR-owym, bo wiem, że ty pokazujesz, że HR jest biznesem, powinien być biznesem i on jest dla ciebie istotny i zaraz do tego wrócimy, ale zanim to mam jeszcze jedno życzenie, więc życzę wam, aby Receptura dorobiła się tak dużej ilości fanów jak film Czekolada. Natomiast schodząc do biznesu i schodząc właśnie do tego dualizmu HR i biznes, często mówi się o tym, że właśnie HR powinien być partnerem biznesu, HR powinien pracować z biznesem, HR powinien siedzieć przy biznesie, a ty mówisz, że HR jest biznesem. Powiedz właśnie, czym dla ciebie jest zarządzanie kapitałem ludzkim. Dziękuję za życzenia, po pierwsze, jeśli chodzi o Recepturę.
Tak, z innego punktu widzenia, tak teraz mi przyszło do głowy, że czasami bywam na różnego typu konferencjach, również takich konferencjach HR-owych, na których właśnie się omawia te kwestie kapitału ludzkiego, jak to ładnie określiłeś. I bardzo często słyszę takie sformułowanie: HR powinien nadążać za biznesem. I powiem szczerze, za każdym razem mnie to trochę zaskakuje i zastanawiam się, z czego to wynika, dlatego że z mojego punktu widzenia to HR powinien wyprzedzać biznes. To jest jego główna rola. I myślę, że ostatni okres, szczególnie mówię o pandemii, o tym, co się w związku z tym dzieje, ale też o zmianach ogólnorynkowych, ogólnoświatowych, digitalizacji, to wszystko pokazuje i udowadnia tak naprawdę, że największe sukcesy osiągają firmy, między innymi, które mają HR-owców, którzy potrafią, że tak to powiem, wstawiać nogę w każde drzwi, którzy potrafią śledzić te tendencje rynkowe, potrafią łamać status quo, tradycje, nie dlatego, że zawsze tak robiliśmy i tak i to się sprawdzało, tylko właśnie przychodzą z nowymi rozwiązaniami. W związku z tym biznes to ludzie, taki może komunał, ale tak jest. A jacy są ludzie w organizacji? Począwszy od procesu rekrutacji, począwszy przez sposób funkcjonowania, kulturę organizacyjną, no to HR jest właśnie takim katalizatorem tego elementu. Mhm. Jeśli my nie będziemy właściwych ludzi rekrutować, jeśli oni nie będą mieli później, nie będą rozwijać właściwych kompetencji, które się cały czas dynamicznie zmieniają i zmieniają się wymagania, jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej komunikacji w firmie, kompetencji menedżerskich, nie będziemy zarządzać potencjałem, postawą pracowniczą, dojrzałością itd., itd., a to są z mojego punktu widzenia kluczowe zadania HR-u, nie administracja, nie tworzenie procedur, tylko te elementy, o których wspomniałem wcześniej, no to będziemy mieli problemy biznesowe, mówiąc prosto. Dzisiaj mam wrażenie, że zwłaszcza dzisiaj, po pandemii, czy w trakcie pandemii, ten element ludzki nabiera zupełnie nowego znaczenia. I oczywiście ludzie zawsze byli ważni, ale teraz, kiedy jest w wielu firmach tak duża rotacja, ludzie są zwalniani, byli zwalniani, pojawiają się w nowych firmach, ciężko jest się im wdrożyć, ciężko jest się zaklimatyzować, ciężko jest się zaangażować przez to, że nie widzą, nie budują tych relacji w tak bezpośredni sposób jak wcześniej. Myślę, że tutaj rola HR-u faktycznie jest tym bardziej ważna. Ale sam HR moim zdaniem nie wystarczy i no tutaj wiem, że ty jesteś przedstawicielem tej części kadry zarządzającej, która wierzy w tą współpracę i z tego bardzo się cieszę. Natomiast jaka jest rola zarządu we wdrażaniu kultury organizacyjnej, we wdrażaniu właśnie tego, czy współpracy z HR-em? Czy HR powinien osobno pracować i być tym katalizatorem po prostu po swojemu, a biznes powinien się, czy zarząd powinien się zająć sprzedażą, marketingiem i tak dalej? Jak ty to widzisz? Znaczy tak, no najważniejszym ciałem oczywiście jest zarząd w strukturach firmy. W moim przypadku, czyli w przypadku Wedla, dyrektor personalny jest członkiem zarządu, zespołu zarządzającego. Mhm. Wiem, że w nie wszystkich firmach tak jest. Mojemu zaskoczeniu. Nie w wszystkich firmach dyrektor marketingu. Nie ma dyrektora marketingu nawet, który byłby członkiem zarządu. Mm-hmm. To już jest oddzielny temat troszkę. To pokazuje, myślę, w dużym stopniu, na ile ten HR jest dla zarządu, czy być może prezesa firmy istotny. Także tak z mojego punktu widzenia, tak jak mówię, HR, dyrektor czy dyrektorka HR-u, tak precyzyjnie rzecz biorąc w naszym przypadku, jest członkiem zespołu zarządzającego. Natomiast mój sposób działania osobisty jest taki, że moją rolą jako dyrektora zarządzającego, jak i też całego zarządu, jest stworzenie takiego zespołu zarządzającego, który oczywiście jest w stanie zbudować właściwą strategię firmy. To jest jakby nadrzędne nasze zadanie. Efektywnej strategii, która zapewni rozwój firmy zgodny z celami, które narzuca właściciel w perspektywie kilkuletniej bądź też nawet dłuższej. Ale jedną z części strategii jest, tej części strategii biznesowej jest również kultura organizacyjna. I w strategii biznesowej mamy oczywiście strategię sprzedaży, mamy strategię marketingową,
Mamy strategię dotyczącą obszaru produkcyjnego, zapewnienia odpowiedniej ilości towaru, odpowiedniej efektywności tej produkcji, ale częścią strategii równie istotną jest sposób działania pracowników, menedżerów itd., itd., czyli tak to można nazwać kulturą organizacyjną. I tak jak później dyrektor sprzedaży jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii sprzedażowej, dyrektor marketingu, strategii marketingowej itd., to dyrektor personalny za wdrażanie tego obszaru, nazwijmy to sobie miękkiego, czyli między innymi kultury organizacyjnej. Natomiast zarówno obszar sprzedażowy, zarówno obszar marketingowy, HR-owy i wszystkie inne, podpisujemy się pod tym wszyscy jako zarząd, dlatego że czasy silosów już minęły. Obszar sprzedażowy bardzo mocno wpływa na obszar produkcyjny, na obszar marketingowy. Strategia produkcyjna bardzo mocno wpływa na to, jaką później ofertę jesteśmy w stanie przedstawić klientom. Wszędzie są związki ze sobą, wszystko jest ze sobą powiązane. Tak samo jest ten obszar HR-owy. Jeśli my zgodzimy się w zarządzie na pewnego rodzaju kulturę organizacyjną, którą chcemy mieć w firmie i wdrażanie tej kultury organizacyjnej, jeśli postanowimy ją zmienić na przykład, to tym narzędziem takim koordynującym, katalizatorem tej zmiany jest zespół HR-u, ale podpisujemy się pod tym wszyscy. I każdy z nas, i ja, dyrektor sprzedaży, marketingu, finansowej i tak dalej, każdy z nas podpisując się, po pierwsze staje się współautorem tej strategii, ale staje się przede wszystkim egzekutorem tej strategii w swoim obszarze. W związku z tym, wracając do twojego pytania, kluczowy jest zarząd, kluczowa jest zgoda co do wszystkich kierunków rozwoju organizacji, kluczowe jest zaangażowanie każdego dyrektora i każdego działu w te zmiany, obojętnie czy tak jak mówię, czy to są kwestie klienckie, czy są kwestie produkcyjne, czy też kwestie kulturowe, bo bez tego to można mieć super, hiper dyrektora HR-u, super, hiper zespół HR-u, ale jeśli nie będzie wsparcia z innych części organizacji, to się nic nie wydarzy. Także to jest współodpowiedzialność, współpraca, która jest niezbędna do tego, żebyśmy w tym obszarze HR-owym określone zmiany i sposób działania wdrażali. To dlaczego twoim zdaniem jest dalej tak, że w tak wielu firmach, przynajmniej z mojej perspektywy, w tak wielu firmach jednak zarząd, prezes cały czas myśli o sprzedaży głównie lub produkcji, w zależności od tego, czy mówimy o firmie sprzedażowej czy produkcyjnej. Często argumentując to w sposób taki, że no, musimy się skupić na sprzedaży, mamy spadki, bo pandemia, te sprawy ludzkie jakoś się ułożą, tutaj mamy większe problemy, to klient jest najważniejszy. Jak myślisz, z czego to wynika? A może to jest dobre podejście, tylko czegoś brakuje. Jak to twoim zdaniem wygląda? Wiesz co, no nie wiem, nie dysponuję danymi, w ilu firmach jest takie podejście, jak ty mówisz, ale mogę się domyśleć, że faktycznie nie jedna jest taka firma. Jeśli tak to funkcjonuje, no to tak na szybko widzę dwa powody, które mogą być jakby fundamentem takiego myślenia. Pierwszy powód to jest krótkoterminowość celów. Wiele korporacji, na przykład międzynarodowych, dużych, z założenia desygnuje osoby do zarządzania działem czy do zarządzania firmą na krótkie okresy, na 2 lata, na 3, na 4, wiadomo później, że ta osoba się zmieni. W związku z tym, mając taką perspektywę jako menadżer, no to koncentruję się na wyniku w perspektywie 2-3 lat, powiedzmy, czy 4, bo wiem, że później już ktoś inny, w cudzysłowie, będzie się tym martwił. A zmiany, na przykład kultury organizacyjne, to są zmiany wieloletnie i trzeba mieć dużo dłuższą perspektywę, żeby kłaść nacisk na tego typu zmiany. Więc myślę, że to jest taki pierwszy powód, krótkowzroczność, ale tak jak mówię, no nie zawsze to wynika z krótkowzroczności menedżerskiej, tylko z krótkowzroczności osób, które wyznaczają pewnego rodzaju cele już tych menedżerów. A drugi powód, myślę, że co najmniej równoważny, to jest brak świadomości, brak kompetencji. Czyli nam się wydaje, że to się samo ułoży, jak to powiedziałeś, albo że to nie jest może na tyle istotne, że za dobrze zapłacimy ludziom, to będą pracować z zaangażowaniem. Nie mamy po prostu takiej wiedzy, nie mamy tej świadomości i tego nie robimy. Tak jak w każdej innej kompetencji można by takie osoby znaleźć. Natomiast niestety w tym obszarze takim kultury organizacyjnej i wagi kompetencji menedżerskich, no to moim zdaniem mamy bardzo dużą lekcję do odrobienia cały czas w Polsce. To w jaki sposób ty tą lekcję odrobiłeś? Jak to się stało, że doszedłeś do
etapu, na którym wierzysz w to, że ten HR jest aż tak ważny? Powiem tak. Ja staram się od wielu, wielu lat z przenikliwością obserwować różnego rodzaju czynniki, które wpływają na biznes. I od wielu lat widzę to, miałem szczęście pracować w firmach, które nie bagatelizowały tego aspektu personalnego, tego aspektu rozwojowego, tego aspektu kulturowego, które na to nakładły nacisk i rozwijały tę świadomość wśród menedżerów, więc przy okazji u mnie. To po pierwsze. Po drugie, ja sam osobiście od zawsze praktycznie, od czasów szkolnych, od dzieciństwa, tak zostałem wychowany jeszcze przez rodziców, żeby przede wszystkim cały czas się rozwijać. Ktoś, kto stoi w miejscu, cofa się. Tak? Takie znane hasło. Więc to, co ja robię w zasadzie tak w naturalny sposób, sam z siebie, to cały czas szukam możliwości pozyskiwania wiedzy, rozwijania tej wiedzy, rozwijania swoich kompetencji, czy poprzez spotkania z innymi ludźmi mądrzejszymi ode mnie, czy poprzez czytanie książek, czy poprzez branie udziału w określonych szkoleniach, kursach. I tam pozyskuję wiedzę i tam otwieram oczy, tak to można powiedzieć, w jaki sposób można zarządzać pewnymi częściami biznesu, tak jak na przykład kulturą organizacyjną, jakie to przynosi rezultaty na świecie, w innych krajach, jakie organizacje są dużo bardziej skuteczne versus średnia rynkowa i dlaczego. No i nabywając taką wiedzę, przekładam to później na swoją organizację poprzez szukanie ludzi już, którzy takie kompetencje posiadają, bądź wdrażaniu tych kompetencji do zarządu, czyli budowanie świadomości wśród moich koleżanek i kolegów w zarządzie, że pewne elementy są istotne, no i później w konsekwencji w całej organizacji. To myślę, że dużą rolę tutaj odgrywa to, że wydaje się, że naturalnie jesteś takim poszukiwaczem. Poszukiwaczem koncepcji, poszukiwaczem możliwości i myślę, że to jest jeden z takich kluczowych elementów, bo bez tego jest ryzyko zamknięcia na to, co już znamy, na to, co sprawdziło się w przeszłości, na to, co zobaczyliśmy, że sprawdziło się w jednym miejscu, a ty wydajesz się być takim naturalnym poszukiwaczem. Wspomniałeś książki, a wiem, że wybierasz książki, które nie są typowymi pozycjami biznesowymi, a przynajmniej tak powiedziałeś w jednym z podcastów. Czy jest jakaś książka, czy jakiś typ książek, który dla ciebie najlepiej działa, który tobie najlepiej otwiera oczy i pomaga rozszerzyć ten horyzont myślenia? Powiem ci, spektrum podobnie jak z muzyką. Rozrzut tematów książkowych, które ja czytam, jest ekstremalny, można powiedzieć. Mhm. Tak jak z muzyką słucham wszystkiego, nie wiem, od jazzu do punk rocka i poprzez elektronikę, muzykę alternatywną i tam wszystko poza może disco polo. To jest coś, czego słucham, bo muzyka klasyczna i tak dalej, i tak dalej. Tak podobnie jest z książkami. I z jednej strony mogę wspomnieć książki fabularne. Na przykład jest taki autor Ishiguro, którego bardzo lubię, japoński autor, który Okruchy dnia przykładowo, czy Nokturny. No, jest tych książek kilka, które uwielbiam. To są książki, które łączą pewnego rodzaju nastrój też z elementami muzyki, z elementami takiej wiedzy, można powiedzieć, też geograficzno-turystycznej, bo one się dzieją w różnych miejscach. Z drugiej strony są książki, które teoretycznie mogłoby się wydawać, tak na pierwszy rzut oka, że one nie są związane z biznesem. Bardzo lubię książki czytać o Holokauście. Mam tam całą biblioteczkę, nie wiem, chyba z 50 książek o Holokauście bardzo różnych, z których no taka pierwsza, chyba zawsze pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to są Sprawcy, takiego filozofa, antropologa Haralda Welcera, która bardzo napisana jest takim językiem, który do mnie bardzo, bardzo taki zrozumiały, intelektualny sposób przemówiła w obszarze tego, jakie konstrukty myślowe w społeczeństwie niemieckim, ale to akurat dotyczy każdej nacji, spowodowały, że coś takiego jak Holokaust nastąpiło. No bo to nie są oczywiście bardzo powierzchowne i proste odpowiedzi, nie ma na to prostych odpowiedzi. Ale są pewnego rodzaju mechanizmy psychologiczne, które działają w społeczeństwach, zresztą widoczne też w dzisiejszych społeczeństwach, w polskim również, które wpływają na to, że zaczynamy się zachowywać tak, a nie inaczej. I tak jak mówię, teoretycznie jest to związane z biznesem, ale te mechanizmy psychologiczne są uniwersalne. One również działają w biznesie w jakiś tam określony sposób.
techniki manipulacyjne albo techniki oddziaływania autorytetu na ludzi. To, tak samo to funkcjonuje w biznesie. Aż po książki takie, można powiedzieć, ogólnospołeczno-futurystyczne, trochę kontrowersyjny autor, ale bardzo lubię, bo kontrowersyjnych autorów też lubię czytać, czyli książki na przykład Harariego, który jest takim medialnym bardzo, modnym troszkę autorem, czasami krytykowanym, ale takie zderzenia intelektualne, które odnajduję w jego książkach, to są też rzeczy, które w jakiś sposób dają bardzo do myślenia. I to spektrum, ten rozrzut taki tematyczny, tak z mojego punktu widzenia rozszerza, tak postaram się to obrazowo trochę nazwać, rozszerza potencjał intelektualny mój akurat. I dzięki temu mam, wierzę w to, znaczy jestem pewien już nawet, że mam trochę bardziej elastyczne podejście do biznesu. Też potrafię spojrzeć z różnych stron, z różnych aspektów na różnego typu wyzwania biznesowe. To pomaga się komunikować z ludźmi w różnorodnym środowisku, z bardzo różnymi, starszymi, młodymi. Zwiększa skuteczność biznesową. Także jak czasami na zarządzie sobie też dyskutujemy i staramy się inspirować nawzajem i rozmawiamy sobie o różnych książkach, no to wymieniamy się właśnie tak szczególnie różnymi tytułami, żeby się nawzajem inspirować, żeby nawzajem sobie ten potencjał intelektualny w nas rozszerzać. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o książki. No też, to też szeroki temat, duży temat, bardzo wielu. Targi książki, teraz są w Warszawie targi książki, niedawno były w Trójmieście. Znowu przyjechałem z plecakiem nowych książek, także ważna część mojego życia. Myślę, że to jest znowu dotknęliśmy jednego z powodów, może nie powodów, ale jest to pewnie jakieś naczynie połączone tego, jak to wpływa na biznes, bo książki społeczne, książki o trudnych tematach, takich jak Holokaust, mam wrażenie, że wzbudzają, pobudzają, poszerzają empatię, wrażliwość na drugą stronę, a jednocześnie to właśnie można wykorzystać patrząc na ludzi po prostu w biznesie, a nie tylko widząc ich jako cyferki, bo widzenie właśnie człowieka jako człowieka. I myślę, że to jest, pięknie pokazuje, że wykorzystanie tego typu literatury też może być, czy przede wszystkim bardzo, może być bardzo, bardzo wartościowe po to, aby zobaczyć człowieka w człowieku. I to jest kolejny temat, do którego chciałbym, żebyśmy przeszli, bo jesteś też członkiem grupy zajmującej się tematyką diversity and inclusion. Powiedziałeś, że łatwiej jest ci dzięki tej literaturze, dzięki temu otwarciu rozumieć ludzi innych i z nimi współpracować. Powiedz, poza tym, że jest ci łatwo dzięki tej, czy łatwiej dzięki tej literaturze, dlaczego ty to robisz i dlaczego ty to pokazujesz też tak wszem wobec na social mediach i pokazujecie, że to jest podejście, które powinno być normalne? Wiesz, to też jest kolejny szeroki temat, o którym pewnie byśmy mogli sobie podyskutować kilka godzin. Ja bym powiedział tak, zacznę od tego, że moim zdaniem biznes, ludzie biznesu, menadżerowie, naszym zadaniem nie jest tylko i wyłącznie dostarczanie wyników finansowych, rozwijanie firmy i realizacja celów i tak dalej. Naszym obowiązkiem również jest pewnego rodzaju wpływ społeczny. Z prostego powodu. Każdy z nas, czy większość może z nas, ogromna większość, połowę życia spędza w pracy. Tak? Nie licząc spania, połowę życia spędzamy w pracy, drugą połowę spędzamy z rodzinami, ze swoim hobby i tak dalej, i tak dalej. Połowa życia, no to jest ogromny wpływ ma na to, jak to życie nasze funkcjonuje, również to nasze prywatne. Jakim jesteśmy społeczeństwem, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi rodzinami, z mężem, z żoną, z dziewczyną, z chłopakiem, z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli każdy z nas to wie, że jeśli w pracy jest ciężko, jeśli mamy szefa, który nie ma szacunku do swoich pracowników, do swoich współpracowników, jeśli jest zła atmosfera w pracy, no to nie ma cudów, nie będziemy super szczęśliwi w domu wtedy. To się przekłada jeden na drugi. Jeśli nie szanujemy swoich współpracowników, najprawdopodobniej tworzymy społeczeństwo, które nawzajem siebie również nie szanuje. I sytuację, którą mamy w tej chwili w Polsce, niestety ona do najbardziej korzystnych nie należy. System edukacji dzieci, młodzieży
jest daleki od takiego, można powiedzieć, idealnego. Nie uczymy takich, tego typu, szkoły nasze nie uczą tego typu kompetencji dzieciaków, czyli otwartości, czyli współpracy i tak dalej, i tak dalej. Głównie to jest nauka pamięciowa. W dzisiejszym świecie internetu i tak dalej w ogóle zupełnie nieistotne. Nie będę wchodził w dyskusje oczywiście polityczne, ale wiadomo, że narracja polityczna, obojętnie czy to z tej strony, czy z tamtej strony, jest nacechowana bardzo dużą ilością negatywnych komentarzy nawzajem, konfliktowa, spolaryzowana i tak dalej, i tak dalej. Jako rodzice niestety też muszę to stwierdzić, też często nie mamy, te nasze kompetencje do wychowywania dzieci też są dalekie od idealnych. W związku z tym no jest dużo takich elementów, które, tak jak mówię, są dalekie, dalekie od ideału. No i mamy ten obszar biznesowy, gdzie biznes bardzo wygodnie chciałby umywać ręce od takiego obszaru. Natomiast moim zdaniem nie ma się co czarować. Możemy umywać ręce i podchodzić byle jak i być kolejnym negatywnym obszarem wpływającym na to, jakim jesteśmy społeczeństwem. Albo możemy zacząć mieć świadomość tego, że jako menedżerowie i w jaki sposób pracujemy z ludźmi, że to faktycznie ma wpływ na to, jacy jesteśmy. Ja nie mówię oczywiście o wychowaniu, bo na to już jest za późno, ale to ma ewidentnie wpływ na to, jak się czujemy, czy jesteśmy bardziej zrelaksowani, czy mniej, czy czujemy satysfakcję z naszej pracy i przez to lepiej nam się później rozmawia z naszymi dziećmi w domach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby pierwszy aspekt, czyli otwarte mówienie o tym, edukacja pracowników w tego typu obszarach. Jednym z takich wymiarów jest ten, o których wspomniałeś, czyli różnorodności i włączania. Dlatego, że czy nam się to podoba, czy nie, pomijając wszelkie polityczne bzdury, które słychać z telewizora i tak dalej, żyjemy w globalnej wiosce i jesteśmy społeczeństwem różnorodny, obojętnie czy żyjemy w Polsce, czy w Rosji, czy w Niemczech, czy w Japonii, czy tam gdziekolwiek. Jesteśmy kobietami i mężczyznami, jesteśmy młodzi i starzy, jesteśmy heteroseksualni, jesteśmy homoseksualni, jesteśmy bardziej doświadczeni lub mniej doświadczeni, jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami albo bez tych niepełnosprawności i tak dalej, i tak dalej. Z wielu różnych wymiarów. I tak jest, tak zawsze było, tak będzie. W związku z tym to, co jedyny sens, żeby funkcjonować z jakimś tam sensem życia, załóżmy, że ktoś dąży do szczęścia, żeby było fajnie, miło chociażby i satysfakcjonująco, to jest umieć ze sobą żyć, umieć ze sobą współpracować. I tak jak mówię, ja na to patrzę dużo szerzej niż tylko przez pryzmat firmy. Oczywiście w ramach firmy to jest bardzo istotne, żebyśmy umieli ze sobą współpracować, bez względu na to, jacy jesteśmy, ale to się przekłada na wszystkie inne aspekty życiowe. Jeśli prowadzimy szkolenia dla naszych pracowników, temat bardzo prosty, pierwszy z brzegu. Jakie to są dowcipy seksistowskie, a jakie dowcipy są nieseksistowskie? Bo niektórzy, mówiąc prostego, nie wiedzą. Wydaje mi się, że powiedzieli fajny dowcip, a tymczasem panie, które to słyszą, czują się zażenowane, czują się w jakiś sposób dyskryminowane, obrażane i tak dalej, i tak dalej, a osobie, która mówi dowcip, wydaje się, że jest wszystko fajnie i śmiesznie. Okazuje się, że nie jest. I ja nie do tego nie podchodzę na zasadzie takiej, że ktoś jest niekulturalny i tak dalej. No może ktoś go źle wychował, tak? Różne są sytuacje. Dlatego obowiązkiem pracodawcy, tak z mojego punktu widzenia, jest edukowanie pracowników, również takich, można wydawałoby się powiedzieć, prostych rzeczach. Nie tylko po to, żeby była lepsza atmosfera w firmie, ale zakładam, mam taką nadzieję, może lekko idealistyczną, że jak będzie chciał taki dowcip powiedzieć, będąc ze swoimi kumplami w knajpie wieczorem, to też może się dwa razy zastanowi, czy to faktycznie jest kulturalne w innym środowisku. No i wierzę w to, że tego typu działania przeprowadzane w firmie przekładają się również na otoczenie, na te inne sfery życia i dzięki temu stajemy się, mówiąc wprost, lepszym społeczeństwem. Wiesz o tym i zdajesz sobie sprawę z tego, że wielu osobom nie przeszłoby przez usta powiedzenie jesteśmy młodzi, jesteśmy starzy, to jeszcze by przeszło, ale jesteśmy heteroseksualni, jesteśmy homoseksualni, już tak wielu osobom by nie przeszło przez usta, a jednocześnie
czepiając się właśnie słówek i języka, samo to, jak powiedziałeś, osoba z niepełnosprawnością, zamiast tego, jak bardzo często mówimy, osoba niepełnosprawna. I sposób używania tego języka, nawet nie tylko w żartach, ale w takiej normalnej rozmowie, jest często kluczowy. A dla wielu osób, tak jak powiedziałeś, wiele osób nie zwróciło uwagi, że tu może być coś nie tak, albo może być coś, na co warto w ogóle zwrócić uwagę. Wiesz co, no to jest tylko i wyłącznie kwestia edukacyjna. Ja powiem tak, z jednej strony teoretycznie powinienem się nawet czuć zażenowany takim twoim pytaniem, nie? Ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę, wiem, o co masz na myśli, bo niestety tak jest, że tak jak już wspomniałem o tej edukacji, my o takich rzeczy się nie uczy niestety w szkołach czy w polskich domach, wielu oczywiście, nie mówię, że wszystkich, ale wielu. I te zachowania, nie wiem, chociażby tak już schodząc taki poziom przykładu, ostatni mecz Polska-Anglia kilka dni temu, tak, kiedy piłkarze angielscy klęknęli i zostali wyzdani przez jakąś tam część stadionu, no to w ogóle to jakieś niepojęte w ogóle zupełnie dla mnie działania, nie? Więc ale ja to odbieram przez pryzmat edukacji, ale też nie da się ukryć pewnego rodzaju negatywnych, manipulacyjnych narracji, które występują w mediach, które specjalnie podkręcają tego typu zachowania, ośmielają tego typu zachowania, negatywnie edukują ludzi dla jakichś tam celów doraźnych. Natomiast moim zdaniem, no tak jak to powiedział słynny więzień Auschwitz, czyli Turski, w takim tym słynnej przemowie, na jak była rocznica 70-lecie, tak, obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie już nie pamiętam dokładnie tych słów, w każdym razie myśl jego była taka, że brak reakcji, brak komunikowania pewnych rzeczy, to jest de facto zgoda na pewnego typu zachowania. Mhm. W związku z tym mówienie w normalny sposób, bo tak to trzeba nazwać, w normalny sposób o rzeczach, które są oczywiste, które od zawsze funkcjonowały i nie ma w tym nic dziwnego, chyba że ktoś ma złe intencje i tego używa w jakichś tam, tak jak mówię, dla jakichś celów manipulacyjnych, to jest coś normalnego, nie należy się tego obawiać, trzeba o tym normalnie rozmawiać, no bo ludzie z niepełnosprawnościami, czy ludzie homoseksualni, czy mniejszości narodowe, mniejszości zawsze będą występować, no tak to jest, każdy z nas jest inny. Mhm. Jest iluś tam blondynów, iluś tam brunetów i tak dalej, są cechy, na które nie mamy wpływu. Nie mam wpływu na to, że się urodziłem w Polsce, nie mam wpływu na to, że mam 171 cm wzrostu, tak? Że jestem taki czy owaki, tak jak każdy z nas, więc walka z tego typu kwestiami jest, można powiedzieć, absurdalna bądź też szkodliwa. I język, którego używamy, mówiąc wprost, powinien być językiem szacunku. I w jaki sposób się odnosić z szacunkiem do mniejszości? Najlepiej wiedzą o tym mniejszości. Tak? I jeśli osoba z niepełnosprawnością mówi, że okej, ja mam taką i taką niepełnosprawność, i jak tak się ze mną komunikujesz, to jest dla mnie okej, ja czuję, że mnie akceptujesz, że włączasz mnie jakby w swój zespół, no to ja to przyjmuję do wiadomości i w ten sposób się z tą osobą komunikuję. Jeśli ona mi mówi, słuchaj, no jak mówisz osoba niepełnosprawna, no to ma to trochę inne znaczenie, trochę bardziej negatywne konotacje, jest to troszkę gorzej odbierane. Ja to szanuję po prostu, tak? Jakby do mnie Amerykanin powiedział ty Polaczku, na przykład, będąc w Stanach Zjednoczonych, no to też mu od razu powiem, chłopie, mówisz tak specjalnie, czy po prostu tak ci się wydaje, że tak się mówi? Bo to nie jest dobrze odbierane, nie? Przeze mnie. Więc tak dobrze było, żebyś nie mówił. Więc to jest kwestia, tak jak mówię, chcę wierzyć w to, że to jest kwestia głównie edukacji, bo myślę, że ludzie generalnie z natury rzeczy są dobrzy, mają dobre intencje, nie chcą zamieszania, chcą mieć spokój, chcą być szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu zachowania niestety wynikają z braków edukacyjnych głównie. No dlatego tego typu komunikacja ze zrozumieniem, też z jakąś tam cierpliwością, no to trzeba robić. Mhm. Dotknęliśmy wielu tematów. Otwartości, kultury organizacyjnej, różnorodności, rozwoju,
rozwoju w sposób taki bardzo holistyczny, szeroki. Bardzo wiele wyzwań mam wrażenie dla osób zajmujących się obszarem personalnym, bo to dla tych osób często będzie jeden z pierwszych priorytetów. Co według Ciebie z perspektywy osoby zarządzającej niemałą firmą, ponad 1300 osób, co dla Ciebie jest jeszcze takim wyzwaniem, które według Ciebie będzie stało przed działami personalnymi w Wedlu lub w innych firmach dzisiaj i w ciągu najbliższych kilku lat? No jest kilka aspektów. Pierwsza kwestia to jest trzymanie pieczy właśnie nad tą kulturą organizacyjną. To jest element, który jest bardzo niedoceniany w Polsce. Zależnie od organizacji, zależnie od branży, zależnie od tych wyzwań stojących przed działem personalnym i w ogóle przed firmami, no jest masa. Ja bym powiedział tak, że pierwszy element, który jest bardzo istotny, to jest ten element kultury organizacyjnej, bo zależnie od firmy, zależnie od branży, zależnie od celów biznesowych, właściwa kultura organizacyjna może być bardzo różna w różnych organizacjach. I ważne jest to, żeby ona była świadomie zaprojektowana, dostosowana do konkretnej strategii biznesowej, która jest ustalona w danej firmie. I HR powinien mieć tą świadomość, powinien mieć tą wiedzę i umiejętności, żeby tą kulturę organizacyjną modelować, tworzyć i tak dalej. Oczywiście w porozumieniu z zarządem, budując też niejednokrotnie świadomość zarządu co do tego, że to jest istotne. Drugi element, który bym wymienił, to są kompetencje. Te kompetencje się zmieniają w czasie. Jest wiele takich różnych badań dotyczących tak zwanych kompetencji przyszłości i one, część z nich można powiedzieć jest dosyć uniwersalna i nie są jakieś specjalnie nowe typu kompetencje takiej grupy, nazwijmy to sobie intelektualne, krytyczne myślenie, komunikacja, taka elastyczność intelektualna, czyli innymi słowy umiejętność przyswajania nowej wiedzy, czy też umiejętność wykorzystywania tej wiedzy później w rzeczywistości, w biznesie. Umiejętności interpersonalne bardzo istotne, czyli właśnie ta współpraca w zespołach, motywacyjne elementy, rozwojowe elementy. Ale są takie kompetencje, które nabierają na znaczeniu. Tak jak już wspomniałem o tym systemie edukacyjnym wcześniej, kiedyś pozyskiwało się wiedzę i szło się do pracy. W tej chwili pozyskiwanie wiedzy w liceach, na uniwersytetach ma dużo mniejsze znaczenie od budowania takich kompetencji miękkich. Znaczy powinno tak być. Dlatego, że wiedza taka twarda, nazwijmy to sobie, ona się szybko deaktualizuje. Weźmy sobie to psychologię na przykład. Nie? Są dwa lata temu, czy medycynę tak samo, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, ta wiedza w wielu elementach dzisiaj już jest nieaktualna. Więc kompetencją przyszłości jest, ja bym to nazwał, tak może użyję angielskiego sformułowania, self-leadership, czyli umiejętność zarządzania samym sobą, jeśli chodzi o samoświadomość, jeśli chodzi o właśnie rozwój osobisty. Nikt za nas tego nie zrobi. Żadna firma tego nie zrobi, szkoła tego nie zrobi, uniwersytet tego nie zrobi, sami musimy się tutaj napędzać. I są zupełnie nowe kompetencje związane oczywiście z tym światem cyfrowym, różnego typu rzeczy, więc HR musi nad tym narządzać, musi to kreować, musi budować tą świadomość w menedżerach w firmie. Słuchajcie, te kompetencje, które macie, których wymagaliście od swoich zespołów 3 lata temu, dzisiaj już są trochę inne. Dzisiaj szukamy trochę innych ludzi, dzisiaj robimy troszkę inne szkolenia, dzisiaj trochę kładziemy nacisk na inne elementy, które chcemy rozwijać. I ten element rozwoju to jest drugi bardzo istotny element, jeśli chodzi o HR. No i trzeci taki kulturowy, ja bym powiedział uniwersalny, to jest ten też, który rozwinęliśmy, którego dotknęliśmy wcześniej, czyli budowanie szacunku do różnorodności zatrudnionych, budowanie otwartości na różne punkty widzenia, postrzeganie takiej równości, sprawiedliwego traktowania jako takiej absolutnej podstawy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Po raz kolejny powtórzę tylko, że wiele wyzwań przed osobami, które zarządzają obszarem personalnym, zajmują się obszarem personalnym, ale mam nadzieję, że takie rozmowy jak ta i wystąpienia, które czasami dajesz na prelekcjach, tak jak wspomniałeś, HR-owych również, będą dla wielu osób drogowskazem i pewną
pomocą w tym, aby dojść do tego świata, którego byśmy sobie życzyli. Wiele z tych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, moglibyśmy rozszerzać i naprawdę ta rozmowa mogłaby trwać pewnie godzinami, o samych książkach pewnie wiele godzin, więc na ten moment myślę, że to jest dobry moment, abyśmy zakończyli. Bo to są wyzwania, które po prostu będą stały przed HR-em. A co z nimi zrobimy? Co z nimi zrobią zarządy? Co z nimi zrobią HR-owcy? To już nie zależy od nas i od naszej rozmowy. Ja natomiast Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za Twój punkt widzenia, za Twoją otwartość i przede wszystkim życzę powodzenia i życzę powodzenia w zmienianiu świata personalnego, w zmienianiu świata biznesowego i mam nadzieję, że dalej będziesz pokazywał to, jak można kreować nowy świat, będąc w biznesie. Bardzo dziękuję, Jarek, za rozmowę i za tyle miłych słów, aż za dużo tych miłych słów z Twojej strony. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcam Cię do zapisania się też do newslettera HR Espresso, który trafia do ponad 1000 HR-owców w całej Polsce. Wystarczy, że zajrzysz na hrespresso.pl i tam już bez problemu znajdziesz newsletter. Teraz już żegnam się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!